Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Karola, a to kanał yogahome.pl. Dziś zapraszam Was na energetyczną praktykę z serii Yoga zamiast Kawy, edycja księżycowa. I yoga zamiast kawy to praktyki, które dedykowane są na star dnia. Są to pełne sesje jogi, ale krótkie. Dzięki temu idealnie nadają się jako rozruch przed pracą. Jeżeli doceniacie to, co dla was robimy, to możecie nas wspierać, bo to właśnie dzięki wam jesteśmy w stanie. Tworzyć wszystkie treści, które znajdujecie u nas na YouTubie czy Instagramie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak można nas wesprzeć, zeskanujcie kod QR i przeniesiecie się na stronę, gdzie wszystko będzie opisane, bądź skorzystajcie z linków, które znajdują się albo w opisie tego filmu, albo w przypiętym pierwszym komentarzu. Jeżeli nie subskrybujecie dotąd naszego kanału, to teraz jest też świetny moment na to. Możecie też dołożyć łapkę w górę, bo to również pomaga nam się rozwijać. A teraz już zacznijmy. Usiądźmy sobie w siadzie na piętach. Przez chwilę skoncentrujmy się na sobie, na swoim oddechu. Zauważmy, jak długo trwa wdech, jak długo trwa wydech. I powoli wejdźmy w oddech Ujjayi. Wdechy, wydechy kierujmy przez nos do żeber. Zróbmy jeszcze jeden wdech. I wydech. Z kolejnym wdechem złączcie dłonie na mostku, splećcie koszyczek i przenieście ramiona za uszy. Wypchnijcie mostek do przodu i spróbujcie delikatnie uzyskać kształt no, takiego łuku z waszych pleców. Możecie spojrzeć w górę. Niech to będzie taki ruch bardzo zbliżony do przeciągania się po wstaniu z łóżka. I z wydechem. Zmieńmy kształt. Zaokrąglone plecy, koszyczek przed siebie, wnętrzami dłoni skierowany w naszą stronę. Wzrok kierujemy delikatnie w dół, na pępek. I połączmy te dwa ruchy. Wdech do góry, przeciągnięcie. I wydech do dołu, zaokrąglenie. Góra, wdech. Wydech, dół. Wdech. I wydech. Kolejny wdech, rozplecione ręce unoszą się w górę, i z wydechem rozkładamy ręce na kształt kaktusa. Tu zróbmy wdech i od razu z wydechem skręćmy w lewą stronę. Wdech do centrum i wydech skręt w prawą stronę. Wdech do centrum, wyciągnięte ręce w górę. Teraz z wydechem lewa ręka mata, przeciągnięcie boku tułowia. Wdech do centrum i wydech zmiana strony. Wdech do góry. Wydech kaktus. Wdech wydłużenie kręgosłupa. Wydech skręt w lewą stronę. Wdech powrót do centrum. Wydech skręt w prawą. Wdech powrót do centrum. Wyciągnięcie rąk. Wydech skłon boczny. Wdech do centrum i wydech, zmiana strony. Wdech do centrum, złączcie dłonie, wydech dłonie na wysokość mostka i parę razy w prawą stronę wdech, w lewą stronę wydech. W prawą stronę wdech. W lewą stronę wydech, złączcie dłonie, wdech do góry i z wydechem swoim sposobem przejdźcie do klęku podpartego, ustawiając się wzdłuż maty. Wdech w klęsłe plecy i wydech okrągłe. Wdech w klęsłe, wydech okrągłe. Wklęsłe plecy i zadarte palce stóp wdech, wydech przez proste plecy, przygotowanie do psa z głową w dół. Parę razy podociskajcie prawą lewą piętę, powyciągajcie się. Możecie rozluźnić szyję, kark delikatnie ruszając głową w prawą, w lewą stronę. I kiedy poczujecie, że Nadszedł ten moment, wyprostujcie nogi, tyle ile można, opuśćcie pięty w stronę maty. Całe dłonie dociśnięte, rozłożone na szerokość barków, stopy rozłożone na szerokość bioder. Aktywny delikatnie brzuch, oddech do żeber. Jeszcze jeden wdech, wydech. Z kolejnym wdechem, małe kroczki przejdźmy między dłonie, złączcie stopy. Wydech, skłon, chwyt za łokcie, delikatne zwisanie, tu jeden głębszy wdech, wydech, nogi mogą być delikatnie ugięte, jeśli można są proste. Jeszcze jeden wdech, rozluźnienie rąk, ugięcie nóg, wydech, na wdechu kręg po kręgu unosimy się w górę, w górze, delikatny ruch barkami z wydechem. Na wdechu ręce góra, przeciągnięcie i wydech samastitichi. Przejdziemy teraz przez powitania księżyca w takiej trochę zmodyfikowanej wersji. Stańmy na początku maty, poczujmy swoje ciało i łagodnie zacznijmy. Z wdechem unosimy ręce w górę, spoglądamy za dłońmi. I teraz uwaga! Z wydechem ręce szerokim łukiem wędrują w tył i odkładamy dłonie na kości krzyżowej. Na wdechu delikatne tyło pochylenie miednicy, biodra do przodu, mostek do przodu, otwarcie klatki piersiowej. Z wydechem. Wracamy do centrum i ręce wędrują po naszych nogach w dół, przytulamy się do nóg, opuszczamy głowę. Z kolejnym wdechem ręce wędrują na matę, podpierają nas i unosimy prawą nogę w górę. Z wydechem odkładamy nogę daleko w tył. Na wdechu unosimy się w górę do wysokiej Andziñasany. Spójrzcie za dłońmi. Z wydechem ręce wędrują na matę i wycofujemy lewą nogę, pies z głową w dół. Kolejny wdech, odkładamy kolana, ale od razu wklęsłe plecy pozycja krowy. wydech, siadamy na piętach, balasana. Wdech, unosimy się w górę, do klęku, dłonie tak samo jak poprzednio, do małej usztrasana, otwarcie klatki. Wydech. Ponownie balasana. Wdech. Pozycja krowy w klęsłe, plecy w klęku. Wydech. Pies z głową w dół. Ponownie prawa noga. Wdech. Do góry. Wyciągnięcie. I z wydechem stopa między dłonie. Wdech. Wysoka. Andzi z wydechem dłonie od razu na matę i lewa noga do prawej skłon. Wdech, całość góra przeciągnięcie i wydech sama No to druga strona. Wdech, ręce góra i z wydechem szerokim łukiem wędrują na plecy. Wdech, otwarcie klatki, mostek do przodu i tyło pochylenie. Wydech, dłonie po nogach, wędrują w dół, przytulenie. Wdech, dłonie mata i lewa noga unosi się w górę. Wydech, odstawiamy nogę. Wdech, unosimy się w górę, Andniasana. Wydech, dłonie mata i prawa noga do lewej, pies z głową w dół. Odkładamy kolana w klęsłe plecy, wdech, balasana, wydech. Wdech, usztrasana. Pamiętajcie, żeby na początku te trasany robić tak delikatnie. Wydech, balasana. Wdech, do klęku na wklęsłych plecach i wydech. Do psa z głową w dół, no to lewa noga. Wdech do góry, przeciągamy się. I wydech, stopa między dłonie. Wdech, wysoka Andziasana. I wydech, dłonie mata, dostawiamy tylną nogę do przedniej skłon. Wdech, całość góra. I wydech samasti Zróbmy tu dodatkowy wdech, zróbmy wydech i dodamy sobie do tej sekwencji delikatny flow. Wdech ręce góra, wydech dłonie na biodra. Wdech mostek do przodu przeciągnięcie i wydech dłonie po nogach skłon. Kolejny wdech, dłonie mata mogą być na opuszkach, prawa noga unosi się w górę i teraz zostaniemy w tej pozycji. Z wydechem trochę rozluźnimy, noga opadnie w dół. Na wdechu pociągniemy nogę tyle, ile można do góry, ale postarajcie się nie unieść prawego pośladka powyżej lewego. Wydech, rozluźnienie. Wdech, uniesienie nogi. Wydech, rozluźnienie. Wdech, góra. Wydech, dół. Wdech, góra. Wydech, dół. Ostatni raz. Wdech, góra. I z wydechem odstawiamy nogę. Na wdechu unosimy się w górę. sama. Teraz rozluźnijcie barki z wydechem. Wdech. Prostujemy przednią nogę. Wydech, uginamy tyle, ile można. Wdech, prostujemy przednią. Wydech, uginamy biodra przodem do krótszej krawędzi. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I od razu z wydechem uginamy nogę i odkładamy dłonie. Wycofujemy lewą stopę do prawej, pies z głową w dół. Wdech. Odkładamy kolana, wklęsłe plecy. Wydech. Balasana. Siadamy na piętach. Wdech. Mała usztrasana. Wydech. Balasana. Wdech. Pozycja krowy i wydech. Pies z głową w dół. No to znów prawa noga. Wdech do góry. Unosimy tak wysoko jak można, jednocześnie nie otwierając biodra, czyli prawy pośladek na wysokości lewego. Wydech. Opuszczamy nogę. Wdech do góry. Wydech. Opuszczamy. Góra. Wdech. Wydech dół, dwa razy przed nami. Góra wdech. Wydech dół. Ostatni raz góra wdech. Z wydechem stopa między dłonie. Na wdechu Anjanasana. Z wydechem dłonie mata, lewa noga do prawej skłon. Wdech, całość góra. I wydech, samastitich i wszystko na drugą stronę. Góra wdech. Dłonie na biodra, wydech. Otwarcie, wdech. Dłonie po nogach, przytulenie, wydech. Odkładamy dłonie na matę, mogą być na opuszkach i lewa noga, góra wdech. Złapcie równowagę. I z wydechem delikatnie odprężamy. Na wdechu tyle, ile można noga do góry, ale bez unoszenia pośladka. Wydech, odprężenie. Wdech, do góry. Wydech, dół. Wdech, wydech, wdech, wydech. Ostatni raz do góry, wdech i z wydechem odstawiamy nogę. Andźniasana, wdech z wydechem biodra niżej, no i nasz flow. Wdech prostujemy prawą nogę, wydech uginamy porządnie, wdech do góry, wydech dół, wdech. Wdech, wdech, wydech, no i kolejny wdech do góry, a z wydechem dłonie, mata, ugięta noga i ją wycofujemy do psa z głową w dół. Odkładamy kolana w klęsłe plecy, wdech, balasana, wydech. Mała usztrasana. Wdech, balasana, wydech, klęk w plecy, wdech, pies z głową w dół, wydech. No i lewa noga, wiemy już co robić, wdech do góry i wydech do dołu, góra, wdech, wdech wydech, dół, wdech do góry. Nie otwieramy biodra, wydech, dół, góra, wdech, wydech, dół i ostatni raz. Do góry wdech, między dłonie wydech, wysoka andżniasa na wdech i z wydechem dłonie mata, prawa noga do lewej skłon. Całość góra wdech i samastitihi, wydech. Padam guszczasa stopy na szerokość bioder. Zróbmy tu wdech i z wydechem opadamy w dół. Wytamy za duże palce stóp. Wydłużenie wdech i wydech skłon. Jeden, dwa, rozluźniona szyja, kark, trzy, cztery. I pięć Wdech, wydłużone plecy. Wdech, puszczamy paluchy, palce stóp na zewnątrz, można troszkę poszerzyć rozkrok. I wydech malasa na dłonie, na mostek. Wydłużony kręgosłup, łokcie napierają na nogi od środka, otwierając biodra, rozciągając przywodziciele. Staramy się dociskać pięty. Jeszcze jeden wdech. Wydech, dłonie mata, palce stóp do przodu, wdech pośladki w górę, wydech, skłon przez ugięte nogi, kręg po kręgu, góra wdech i wydech samasty Ustawmy się teraz przodem do dłuższej krawędzi maty, tak, żeby po naszej prawej stronie nie było maty, a po lewej była cała. Zróbmy tu wdech. Zróbmy wydech, i przed nami sekwencja księżycowa. Złączmy dłonie na mostku i z kolejnym wdechem wyciągamy ręce w górę. Z wydechem delikatny skłon boczny w prawą stronę. Wdech do góry. Z wydechem w lewą stronę. Wdech do góry. Drugie powtórzenie, postarajcie się wejść może troszeczkę głębiej. Wydech. Góra. Wdech i wydech. Delikatny ruch. Wdech, góra. I wydech. Bok, może głębiej. Wdech, a może nie, bo już czujemy, że to za dużo. Wydech. Wdech do góry. Wydech. Wdech. I wydech. No dobra. Wdech do góry. I teraz z wydechem. Noga lewa, krok do boku. Palce na zewnątrz i otwieramy szeroko ręce, jednocześnie uginając nogi. Pozycja bogini. Z wdechem prostujemy nogi, wyciągamy ręce w górę, łączymy nad głową. Wydech. Opadamy w dół. Wdech do góry. Dociśnijcie mocno, wydech, zewnętrzne krawędzie stóp. Jeżeli one się odrywają, wdech do góry, to być może wasze stopy są za bardzo ustawione na zewnątrz. Wydech. Wdech. Wydech. Ostatni raz. Wdech. I teraz uwaga. Z wydechem skręcamy obie stopy w lewą stronę. Biodra cały czas staramy się przytrzymać w tę samą stronę, w którą były przed chwilą, czyli w stronę dłuższej krawędzi maty. Z wydechem otwieramy ręce i schodzimy do trójkąta a na wdechu od razu do góry i odchylamy się w tył. Wydech. utita trikonasana. I wdech. Odwrócona. utita trikonasana. Wydech. Miękki ruch. Wdech. Wydech. Wdech. Ostatni raz. Wydech. I z kolejnym wdechem unosimy obie ręce w górę i skręcamy biodra centralnie przodem, do przodem do krótszej krawędzi maty. Teraz z wydechem schodzimy tak nisko jak można. Czasem można odprzeć dłoń na łydce, a czasem uda się oprzeć na ziemi. I z kolejnym wdechem lewa ręka unosi się w górę, czyli idziemy do skręconego trójkąta. Wydech, opadamy w dół. Gdybyśmy byli wyżej, tak samo wdech. Bądź nawet dłoń na biodrze. Wydech. Wdech. Wydech. Wybierzcie swój wariant. Wdech. Wydech. No dobra, to ostatni raz. Wdech. I z wydechem odkładamy dłoń. Na wdechu unieście tylną piętę i opuśćcie tylne kolano na matę. Zadbajcie, żeby odległość między stopą a kolanem była znaczna. Z kolejnym wdechem unosimy się do małej anjiniasany. Zajść z wydechem dłonie mata i wycofanie tyle, ile można bioder w tył ardha hanumanasana. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. No dobra, to z wdechem tylko uginamy nogę, podwijamy palce tylnej stopy. Dłonie przechodzą na wewnętrzną stronę, unosimy tylne kolano i skręcamy się przodem do dłuższej krawędzi. Teraz unosimy lewą piętę i prostujemy prawą nogę. Trzymając ją napięcie. No jak jest ciężko, to zostajemy. A jest, jeżeli jest jeszcze potencjał, lewa dłoń mata, lewy łokieć odsuwa kolano do boku i z wdechem przeciągam się. Z wydechem staram się dotknąć ręką do stopy. Wdech. Oczywiście mogę zostać statycznie, bo to dość trudna pozycja. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. No dobra, z wdechem dostawiamy dłoń i dostawiamy stopę do stopy do malasana. Wydłużone plecy, możemy zostać znowu w statycznej wersji, a jak nam mało zróbmy wydech, na wdechu wyciągnijmy ręce w górę. Z wydechem pochylamy się tyle, ile można do maty. Wdech do góry. Wydech do maty. Wdech góra. Wydech dół. Wdech góra. I wydech dół. Kolejny wdech, dłonie mata pięty w górę. I tym razem druga noga się prostuje. Złapmy równowagę. Jeżeli czujemy się na siłach, zakotwiczamy prawą rękę i z wdechem przeciągnięcie. Z wydechem dotknięcie do stopy. Wdech i wydech. Wdech. Uważajcie na przeprost tej wyprostowanej nodze. Wydech. Wdech. Wydech. No to ostatni raz wdech. I tym razem z wydechem dłoń mata. Unosimy delikatnie biodra do góry, skręcamy się w prawą stronę, odkładamy kolano tylnej nogi. Znowu zadbajmy o to, żeby rozkrok był znaczny między naszą stopą a tylnym kolanem. I na wdechu. Andziniasana. Z wydechem Ardha Hanumanasana. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Ostatni raz. Wdech. I z wydechem tylko dłonie mata. Zadrzejmy palce tylnej stopy i na wdechu unosząc kolano troszeczkę dostawmy tylną stopę do przedniej, biodra ustawmy przodem do krótszej krawędzi maty, czyli ta nasana. No możemy być oczywiście wyżej, możemy być niżej i nasz skręcony trójkąt. Prawa ręka góra wdech, wydech opuszczamy. Wdech do góry. Wydech dół. Góra wdech. Wydech dół. Góra wdech. I wydech dół. Od razu prawa ręka po wewnętrznej stronie, i na wdechu utita trikonasana. Odkręćcie biodra, tak żeby były przodem. Do dłuższej krawędzi wydech, i na wdechu odchylamy trójkąt. Delikatnie przeciągamy bok. Wydech. Wędrujemy w dół. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Kolejny wdech. Unosimy się w górę. Skręcamy stopy na zewnątrz. Ręce nad głową. I wydech. Bogini. Wdech do góry. Wydech dół. Góra. Wdech. Wydech dół. Wdech dostawiamy prawą nogę do lewej wdech i z wydechem skłon boczny w lewą stronę wdech góra wydech dół wdech góra wydech dół wdech góra wydech dół wdech góra wydech dół do góry i ostatni raz wydech do centrum wdech i wydech samastiti. Stańmy na początku. Maty, wdech do góry. Z wydechem dłonie biodra, wdech otwarcie klatki, wydech skłon. Wydłużone plecy, wdech od razu całe dłonie do psa z głową w dół, wydech. Klęsłe plecy, pozycja krowy, wdech, wydech, balasana. Na wdechu unosimy się do góry, zadzieramy palce stóp i albo mała usztrasana, albo większa. Zostańmy pięć oddechów. Jeden, dwa, trzy, cztery. I łagodnie, pięć z wydechem. Unosimy się w górę i opadamy balasa. Na tym razem ręce wzdłuż ciała. Chwyt zapięty. I postawmy głowę na czubku, tuż przy kolanach. Unieśmy pośladki w górę, królik. Z wydechem opuszczamy pięty, przenieśmy ręce przed siebie, chwyćmy za łokcie, splećmy koszyczek. Unieśmy biodra w górę, unieśmy pośladki. Lewa noga, góra wdech, odpychamy się od maty. Wzrok cały czas skierowany w stronę trójkąta złożonego z naszych dłoni. Wydech, opuszczamy, prawa góra wdech. Wydech opuszczamy. Dodatkowy wdech. Balasa na wydech. I z kolejnym wdechem delikatnie unieście się do góry. Usiądźcie wygodnie. Przez chwilę poczujcie swoje ciało. Wydłużcie plecy, ale opuśćcie barki. Odpuśćcie już oddech, uczaj. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą praktykę. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam poszło i jak przypadły Wam do gustu te modyfikacje powitania księżyca i sekwencji księżycowej. Jeżeli doceniacie to, co robimy, to oczywiście możecie nas wspierać, do czego Was serdecznie zachęcam. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to to jest świetny moment na to, żeby to zrobić. Dzięki raz jeszcze za dzisiejszą praktykę i do zobaczenia na kolejnych sesjach jogi.